Dzisiaj, w czasie naszego spotkania, będziemy, tak jak już mówiłeś, Adamie, przede wszystkim mówić o tym literackim znaczeniu, negatywnym znaczeniu tego słowa w odniesieniu o szundzie, w odniesieniu do szmiry, kiczu i tandety artystycznej, a konkretnie żydowskiej literatury brukowej w języku jidysz. I takie pierwsze pytanie, jakie przychodzi mi do głowy w związku z tym tematem, to, które chciałabym ci zadać, to o to, kiedy właściwie zaczyna się historia literatury szundowej na ziemiach polskich, czy szerzej rzecz ujmując, w Europie Wschodniej, i kim właściwie byli jej twórcy, ci pionierzy, którzy dali początek tej literaturze. Więc tak, historia, tak jak tutaj widać na slajdzie, zaczęła się już trochę mniej więcej w latach 60. XIX wieku, ale szund, jak każde zjawisko literackie, miał pewną swoją dynamikę, o której zaraz tutaj trochę opowiem, ale od czego się tak naprawdę zaczęło? Z tego, co udało mi się wyczytać i do jakich materiałów dotrzeć, wynika, że szund bezpośrednio bierze się trochę z adaptacji literatury popularnej w innych językach. Pojawiały się adaptacje na przykład baśni Tysiąca Jednej Nocy. Również powieści przygodowe, kolonialne, mające miejsce w Afryce, o jakichś bandach zbójców i tak dalej. I na tym etapie widać, że to jest wciąż literatura adaptowana lub wręcz tłumaczenia, trochę wolne tłumaczenia dla żydowskiego czytelnika, aby zrozumiał pełne sprawy, ale zaczyna się trochę tak adaptacją. Na przykład zajmują się tym tłumacze tacy jak Avigdor Becharierów, czyli tłumacz i również pisarz literatury haskalowej. I ten gatunek zaczyna się przyjmować i zaczyna dojrzewać i zaczyna się profesjonalizować. I to następuje mniej więcej w latach 80. I to się wiąże z postacią tego pana, którego widzimy na slajdzie, czyli Nochema Meyera Szajkiewicza, czyli Szomera, to jest jego pseudonim. On był tak naprawdę pierwszym profesjonalnym twórcą szundu, na który mógł zarabiać ze swojej pracy. On był w stanie wyprodukować w ciągu swojej kariery kilkaset oddzielnych publikacji książkowych na przeróżne tematy, w różnych konwencjach. Był pisarzem bardzo płodnym i bardzo również popularnym, ponieważ było duże zapotrzebowanie na powieści w stylu Szomera, i tak na przykład próbowali przyciągnąć do swoich książek inni autorzy szundu, że to jest książka napisana w stylu Szomera, czyli on się stał takim wyznacznikiem gatunkowym i jego popularność przypada na lata 90. XIX wieku, i zdecydowanie to jest najbardziej popularny pisarz szundowy, jeśli chodzi o ten pierwszy etap. Jeszcze zanim powstał, jeszcze zanim został zaczerpnięty ten termin szund, bo warto tu zwrócić, jak widzimy tutaj tą oś czasu, że termin szund zaczyna pojawiać się dopiero w połowie lat 90., kiedy samo zjawisko już istnieje od, powiedzmy, mniej więcej 30 lat. I dopiero wtedy przyjmuje się tą nazwę szund, a wcześniej nazwą na szund był szomeryzm, ponieważ Szomer był aż tak popularny, że jeżeli mieliśmy w jakiejś krytyce nazwę, że ktoś pisze w stylu Szomera albo to jest szomeryzm, to od razu wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Więc nawet termin był dużo, dużo bardziej wczesny niż sam termin szund, o którym tutaj rozmawiamy. A później, jeśli chodzi o rozwój tego zjawiska, to szund zaczyna, mówiąc brzydko, zasiedlać prasę bardzo szybko. Powstaje jidyszowa prasa codzienna w strefie osiedlenia pod koniec pierwszej dekady XX wieku i tam od razu wchodzi szund, ponieważ, jak wiemy z innych literatur, to jest również sposób dystrybucji literatury w odcinkach w innych językach, który wydaje się bardzo naturalny, ponieważ mogą się pojawiać te tak zwane cliffhangery, czyli końcówka bardzo
zachęcająca do tego, aby sięgnąć po kolejny odcinek, to co widzimy no również w telenowelach na przykład, obecnie również w serialach, to nie jest zupełnie nowa rzecz i działa się już wtedy. No i później w międzywojniu dużo bardziej niż te książki, takie jak pisał Schomer, popularne stają się właśnie powieści w odcinkach. Tak jak widzimy tutaj tą Sabinę, która była również na banerze promującym. To jest, z tego co pamiętam, 113 takich książeczek po kilkadziesiąt stron, czyli to już jest bardzo duża publikacja sumarycznie. I pod koniec właśnie już tego okresu międzywojennego to była domyślna forma szundu. Więc on przechodził różne przeobrażenia. Był pisany przez wielu różnych pisarzy specjalizujących się w szundzie, ale także piszących anonimowo, żeby nie być oskarżeni o pisanie szundu. Byli również pisarze, dajmy na to, no, klasyczni, którzy dorabiali pisaniem szundu, więc to jest bardzo fascynująca historia, choć stosunkowo krótka, jak tutaj widzimy. A oczywiście dziękuję Ci, że nas jakby wprowadziłeś do tego świata szundu, pokazując jego autorów i zarysowując w skrócie historię, która, jeżeli byśmy się przyjrzeli i porównali z historią polskiej literatury brukowej, no ma wiele miejsc wspólnych, bo rzeczywiście też w literaturze brukowej polskiej następuje przejście z wydań książkowych do wydań gazetowych, a później właśnie do tych wydań takich zeszytowych, tak? I tu jest bardzo dużo analogii, bardzo, bardzo ciekawych. O nich jeszcze będziemy mówili w kontekście tej wielkiej nienawiści do szundu, ale ciekawi mnie, jakie właściwie cechy można by główne wyróżnić tej literatury szundowej. Cechy widać już trochę na pierwszy rzut oka, ponieważ szund starał się operować dość wyjątkową na przykład poetyką tytułów albo bardzo perswazyjną poetyką podtytułów, tak jak tutaj widać, no, najbardziej interesująca i poruszająca powieść, najbardziej interesujące opowiadanie, piękne i interesujące opowiadanie. To jest coś, czego w klasycznej literaturze jidysz po prostu nie było, która nie posługiwała się taką perswazją, która nam się może wydawać, no i nadal jest dosyć zabawna, dosyć można powiedzieć urocza. I również no, poetyka samych tytułów wskazywała już trochę, że mamy do czynienia z powieścią szundową i to było przydatne wówczas głównie czytelnikom, bo zaraz zobaczymy również katalog na przykład, który zawiera same tytuły, ale od razu widać, że to jest katalog powieści szundowych, bo to są tytuły w stylu Der Blutiger Adie, Krwawe Adie, Ein Mann mit drei Weiber, Człowiek z trzema żonami, Die Ausgebrachte Kalle, Wybrakowana Panna Młoda, Das Kessele Gold oder die Äußerdicke Kalle, Szkatułka Złota albo Zasobna Narzeczona, Der Frumer Mörder, Pobożny Morderca. Czyli jakby już na pierwszy rzut oka, tak jak przeglądam na przykład katalogi, to jestem w stanie namierzyć potencjalnie szundową powieść i zazwyczaj już po tylu latach jestem w stanie powiedzieć, że to prawdopodobnie po tytule, po pierwszej stronie, że to będzie powieść szundowa. Ona oczywiście też ma cechy takie wewnątrztekstowe, czyli przewaga wydarzeń nad opisami. Sensacyjna linia narracyjna, ale jednocześnie prosta. Brak zniuansowania charakterologicznego postaci, czyli postacie są bardzo czarno-białe. Tutaj nie ma miejsca absolutnie na przemianę wewnętrzną. Tutaj nie ma miejsca na jakiekolwiek zaskoczenie dla czytelnika lub czytelniczki, że ktoś, kto na początku jest dobry, on jest do końca dobry i zazwyczaj zostanie za to dobro wynagrodzony. Tak samo wszystko, co by mogło odeprzeć czytelnika od samej akcji, czyli środki literackie, jakieś metafory, opisy przyrody. To w szundzie również się nie pojawia, bo co ważne, w tym szundzie książkowym on miał zazwyczaj 32 strony, góra 64. Tam nie było miejsca na te opisy przyrody, którymi tam dzieci by mogły być później katowane w szkole na przykład. Bo to po prostu miała być czysta rozrywka. I tak to widzieli autorzy i tak to widzieli również czytelnicy i czytelnicy.
Ja oczywiście pozazdrościłam ci tych tytułów, stwierdziłam, że nie będę gorsza i wyszukałam sobie takie trzy, które nas poprowadzą do następnego pytania, mianowicie odważny książę z sześcioma zaklętymi w gołębie damami albo pierścień króla Salomona, to jeden z tych tytułów, walka na morzu między dwoma okrętami rozbójczym i wojskowym, ciąg dalszy pokoiku morderców. I ostatni tytuł, Braterska miłość w wielkich stepach dzikiej Afryki. No i te tytuły nasunęły mi pytanie, czy w żydowskiej prozie brukowej można wyróżnić takie same typy powieści, jakie były wykorzystywane i jakie funkcjonowały w prozie brukowej polskiej, a mianowicie powieść awanturnicza-kowbojska, kryminalno-awanturnicza, romans historyczny i powieść romantyczna z takim bardzo mocno rozbudowanym wątkiem o arystokracji albo życiu z wyższych sfer. Więc czy rzeczywiście te jakieś wzorce się pokrywają w tych dwóch obiegach, żydowskim i polskim, brukowych? To jest bardzo ciekawe pytanie i bardzo ciekawa kwestia. Im bardziej to badam, tym bardziej to jest ciekawe, ponieważ jak rozpoczynałem badanie, oczywiście wzorowałem się na badaniach, które już są, czyli badaniach polskiej literatury brukowej. I przystępowałem do czytania Szundu z takim nastawieniem, że to będzie właśnie literatura tego typu gatunkowa. Również czytając tytuły, wydawało mi się, że to będzie szło w tą stronę, ale po czytaniu już tych kilkudziesięciu powieści szundowych ja nie jestem do końca tak pewien, czy na pewno tak jest. Bo szund był dość przewrotnym zjawiskiem i ta przewrotność pojawia się również tutaj, że na przykład mamy książkę z tytułem potencjalnie romansowym i to jest fabuła trochę romansowa, trochę awanturnicza, pojawiają się elementy powieści historycznej, elementy kryminału. Szund nie był zjawiskiem, który dążył do takiej czystości gatunkowej w obrębie literatury popularnej. Bardzo często mieszał porządki. Czyli zdarzało się oczywiście na przykład czysta powieść historyczna dziejąca się w Hiszpanii w XV wieku, kiedy Żydzi byli stamtąd usuwani, ale jednocześnie pojawia się bardzo dużo książek, które gra z pewnymi konwencjami, świadomie lub nie. Czyli romans się miesza z farsą, farsa znowu miesza się z kryminałem. I wydaje mi się, że Szund jest takim gatunkiem bardzo synkretycznym. Oczywiście nie wiadomo, na ile świadomie, na ile nie, ale wydaje mi się, że właśnie, że wzorców gotowych było już tyle, że wielu autorów nie wiedziało, z czego tak naprawdę czerpać i co tak naprawdę zadziała. Szczególnie Szund jest bardzo synkretyczny w tym pierwszym okresie, czyli w XIX wieku. To da się zauważyć, bo na przykład znowu wrócę do Sabiny, która jest już bardzo ustandaryzowaną powieścią romansową, która mogłaby się wydarzyć w polskiej powieści gazetowej tamtego czasu, w Ameryce, gdziekolwiek, jeśli chodzi o te powieści zeszytowe, ale początek Szundu to był taki wybuch kreatywności literackiej albo właśnie niekreatywności literackiej, i eksperymentowanie na wielu polach, również na polu samej definicji gatunku. Jednym słowem, miksowali, tak jak dzisiejsi DJ, im bardziej, im większy miks, tym większy efekt i lepszy skutek i odbiór u czytelników. Ta literatura brukowa, możemy się zgodzić jednomyślnie, jest zjawiskiem globalnym. Właściwie każdy naród stworzył swoją własną odmianę tej literatury. No i pytanie, jakie się nasuwa w związku z tym, czym właściwie różni się literatura, żydowska literatura brukowa od literatury brukowej innych nacji? Jakie są te specyficzne żydowskie cechy, wątki tej literatury? Tak, warto na to zwrócić uwagę i tutaj trzeba będzie odpowiedzieć na to pytanie trochę dwutorowo, czyli jeśli chodzi o samo zjawisko i jeśli chodzi o same książki już. Może zacznę od kwestii zjawiska, bo tutaj to jest bardzo fascynujące z tego względu, że Szund zaczyna powstawać w obiegu kulturowym dotyczącym języka, który
nie ma jeszcze nawet statusu języka narodowego, który jest wzgardzany, który jest językiem kobiet, który ma niski status. I dzieje się coś takiego, że literatura popularna brukowa, jakkolwiek ją nazwiemy, czyli literatura o niskim statusie, jest tworzona w języku o niskim statusie. I to zdecydowanie odróżnia to zjawisko od literatury brukowej tworzonej w innych językach narodowych, które mają już ugruntowane instytucje, które mają ugruntowany kanon literacki, które często mają pomoc, jeśli chodzi o instytucje państwowe i mogą prowadzić politykę językową. Jidysz takich instytucji nie ma i to otwierało również drogę jako taki pewien wentyl dla eksperymentów literackich, również eksperymentów treściowych, że odważniejsze treści mogły się pojawiać w jidysz, ponieważ cała literatura jidysz w tym momencie była uznawana za coś raczej gorszego niż literatury w innych językach. To się zaczynało dopiero zmieniać. Dopiero zaczyna się wykluwać ta nowoczesna literatura jidysz. Dopiero zaczynają działać trzej klasycy. Dopiero jest mowa o jakichś instytucjach, a to jest mowa o sytuacji, kiedy ten szunt już jest. I dodatkowo, na ile żydowski, on jest też żydowski w treści, szczególnie właśnie na samym początku, czyli bohaterami są Żydzi i Żydówki. Pojawiają się instytucje żydowskie i tradycje żydowskie, szczególnie swaty, ponieważ oczywiście fabuła romansowa to nie będzie początkowo fabuła romansowa typu romans z miłości, taki jak znamy z literatury romantyzmu, tylko to będzie romans żydowski z udziałem swatów, szatchenów. Będzie tutaj kwestia chupy, kwestia tnoim, czyli kontraktu przedślubnego, kwestia nadyn, czyli tego posagu, który panna młoda musi wnieść. Czyli to są bardzo ważne konteksty, które również się pojawiają na początku w szuncie. Również jeśli chodzi o przestrzeń, no to ona zazwyczaj na początku jest sztetlowa, później jest taki zwrot w kierunku miasta. Nie ma wielu gojów, jeśli chodzi o szunt jidyszowy. Oni są gdzieś tam w tle, ale tutaj również mamy pewną dynamikę czasową, tak jak mieliśmy dynamikę, jeśli chodzi o sposób wydawania szundu czy dystrybucji, no to szund traci swój żydowski charakter w międzywojniu szczególnie, bardzo stopniowo. I znowu tutaj trzeba porównać te powieści Schomera, gdzie co prawda sztetl jest krytykowany, że to nie jest romantyczny sztetl, o jakim czytamy u klasyków czy później. On jest bardzo krytykowany tak haskalowo, ale no na drugiej części mamy jakby tą Sabinę z 36, która jest Żydówką, poznaje mężczyznę, który też mamy do zrozumienia, że jest Żydem, czyli nie będzie żadnego mieszanego małżeństwa, chociaż będzie to i tak mezalians, ale to jest wszystko, tu się już nie pojawia sztetl, bo to już jest trochę na to, wydaje mi się, za późno, że to już był ten miejski czytelnik, czytelniczka i tutaj ten charakter żydowski jest bardzo słaby poza samą kwestią językową, a sam początek, jeśli o to chodzi, jest bardzo mocno żydowski w swoim charakterze. Paradoksem, czy taką swoistością tej literatury było to, że ona rzeczywiście była tworzona wyłącznie przez mężczyzn, dla kobiet. Jeżeli mówimy o literaturach brukowych innych nacji, to zawsze się utarło mówić, że były to książki powstające z myślą o kucharkach, służących, no takich przeciętnych konsumentkach literatury. Jak wyglądała sytuacja czytelniczek tej literatury i co wiemy o nich? Natomiast jeszcze, czy ci panowie, ci autorzy, mężczyźni nie ulegali pokusie projektowania, modelowania pewnych wzorców kobiecości w tej literaturze, którą uprawiali, którą sprzedawali tym czytelniczkom? Żeby może uzmysłowić, jak bardzo zmaskulinizowane to było towarzystwo, jeśli chodzi o prozę szundu, no to ja zajmuję się zbieraniem bibliografii tych powieści do 1914 roku. Zebrałem już ponad 1100 rekordów
i mam tylko w jednym z nich jest to imię kobiece przy autorze i wciąż nie wiadomo, czy to jest pseudonim autora męskiego, czy nie. Czyli to była jakby całkowicie zdominowana przez mężczyzn dziedzina i oczywiście miało to swoje konsekwencje. No ponieważ stereotypowo, tak jak na przykład w opowiadaniu Itzhoka Leibusza Peretza, Die Lezerin, przedstawia on tam taką scenę, że w zabiedzonej chałupie w sztetlu wszyscy już śpią, ale tylko jedna osoba nie śpi i to jest najstarsza córka, ponieważ ona ma bardzo ważne zajęcie w nocy. Ona przy świetle świecy, które już tam się dopala, ona czyta powieść Schomera. I tam zagryza wargi, ekscytuje się i jest tu pewna taka walka z czasem, że czy pierwsza zgaśnie świetla, czy ona się jednak dowie, jak się skończy ta powieść. I to jest tego typu obraz właśnie takiego zabiedzonego domu, w którym dziewczyna, najstarsza córka, która czyta prawdopodobnie tylko jidysz, ona się właśnie fascynuje literaturą szundową. I tak faktycznie stereotypowo było, że to były powieści dla młodych kobiet, chociaż nie da się, nie można zaprzeczyć temu, że mężczyźni tego nie czytali albo nie poczytywali, albo czy rodzinnie się tego nie czytało. Różnie jest na przykład w jego dokumentach, bo bardzo łatwo można to zbagatelizować, że no ktoś brał to do ręki, żeby przeczytać, a co te kobiety czytają. No ale czyta tak naprawdę tak samo, tak naprawdę tak samo się tym ekscytuje, tylko się do tego nie przyzna. To jest no, sytuacja genderowa odbioru kultury, która trwa trochę do dziś. Że za babskie rzeczy mężczyźni się nie biorą, a się biorą tylko w ukryciu. No ale przyjmijmy jednak, że takim odbiorcą, tym takim założonym przez autorów była młoda dziewczyna. No i do niej był kierowany faktycznie pewien komunikat, jeśli chodzi o ideały genderowe, który opierał się na krytyce tradycyjnych sztetlowych ról społecznych. Polegało to na tym, że Schomer szczególnie w tym przodował, że krytykował model Aishes Heil, czyli tej dzielnej kobiety wspierającej męża, zarabiającej na dom, żeby on mógł wierzliwie się uczyć. I tutaj proponuje w to miejsce coś bardzo pociągającego dla młodej dziewczyny, która pracowała pewnie po kilkanaście godzin w sklepie albo pomagała matce, czyli model anioła w domu, która gra na pianinku, zna kilka języków co prawda, ale na tym się kończy jej edukacja i ona jest ozdobą domu, że jak mąż przyprowadza gości, to ona na tym pianinie zagra, trochę pozabawia rozmową i to jest pewien fascynujący kierunek, nazwijmy to emancypacji, który się pojawia, ale jest to oczywiście emancypacja pozorna. Ale jeśli chodzi również o mężczyzn, no to autorzy szundu mieli swoje ideały, czyli tutaj jest zerwanie całkowicie z ideałem Jeshiva Bohera. I to takie bardzo kategoryczne z pokolenia na pokolenie właściwie jest zerwanie z tym ideałem, ponieważ autorzy szundu uważali, że jest to ideał całkowicie nieproduktywny, ideał całkowicie ciągnący w dół całą społeczność żydowską, jeżeli wyklucza się z nazwijmy to uczciwej pracy połowę społeczeństwa. No i to było bardzo, bardzo obśmiewane i bardzo krytykowane, ten bardzo silny ideał w Europie Wschodniej, czyli Lamdena. I tutaj na to miejsce był ten mężczyzna sformułowany jak trochę w stylu zachodnioeuropejskiej burżuazji, czyli głowa rodziny, stanowczy, zarabiający na rodzinę, będący jakby górujący ekonomicznie nad kobietą, zakulturowany, który może prowadzić handel z gojami, że nie ma tutaj żadnych takich wyznaczników gettoizacji Żydów w sztetlach, czyli on już wychodzi do świata. I to jest ten ideał mężczyzny, który się pojawia. I zobaczymy za chwilę, że on dał mężczyznę i dał kobietę, że miały bardzo duże oddziaływanie na czytelniczki. Jak mówiłeś o tej idealnej, modelowej czytelniczce Szundu, to mi się przypomniała żona, druga żona Pereca, zawziętego wroga literatury szundowej i Szundu w ogóle. Ona rzeczywiście była szalenie odczytana, znała języki, ale zamiast na pianinie skręcała papierosy
gościom Pereca, mężczyznom, tak, literatom, którzy go odwiedzali, więc można powiedzieć, że jednak Perec też uległ w jakiś Dokładnie. sposób wyobrażeniu, bo pierwszą żonę ortodoksyjną odrzucił, rozwiódł się z nią jak najszybciej to było możliwe, natomiast właśnie w tej się zakochał ze względu właśnie na te wszystkie cechy, których nie miała ta pierwsza żona, więc myślę, że coś jest na rzeczy, że on się też w jakiś sposób wychował na Szomerze czy na takim wzorcu, jaki serwowały te powieści. Teraz chciałabym, żebyśmy zajrzeli na zaplecze tej literatury. Mówi się, że literatura brukowa, popularna, dała początek kulturze masowej w różnych kulturach narodowych i to się przejawiało na różne sposoby, między innymi nakładem tych książek czy pewnym modelem biznesowym, takimi kwestiami dystrybucji. I chciałabym, żebyś nam przybliżył, jak to wyglądało, jakie nakłady miały te książki, bo wydaje mi się, że szalone jak na tamte czasy. Tak, zdecydowanie były to nakłady szalone jak na tamte czasy, co również no, było tą ością w gardle pierwszych klasyków, którzy według siebie bardzo ciężko pracowali, żeby stworzyć tą nowoczesną kulturę jidysz. A tutaj przychodzi Szomer, który sprzedaje każdej powieści kilka tysięcy, nakłady dochodzą do 12 tysięcy, co na ówczesny obieg to było bardzo, bardzo dużo. I do tego jeszcze dochodzą kwestie różnych dodruków, czyli najbardziej znane powieści Szomera. Każdy dodruk miał te kilka tysięcy nakładu, czyli na przykład taka najbardziej znana powieść Der Katorżnik. Dotarłem do informacji, że było tych dodruków cztery, czyli i każdy był według autora jeszcze ulepszany, co było jeszcze taką informacją do czytelników, że warto się zaopatrzyć w kolejną wersję, ponieważ tam się dzieje może jeszcze coś dodanego albo ulepszonego. Czyli to były bardzo duże nakłady, i to trzeba przemnożyć przez bardzo dużą liczbę produkcji literackiej. Bo tak jak mamy ten rok 87, kiedy Szolem Aleichem przygotowuje Volksbibliothek, no to Szomer drukuje 17 książek w kilkutysięcznym nakładzie. Szomer, jak zaczynał swoją karierę, no to on za książkę dostawał 3 ruble. To się może wydawać trochę mało, ale on oddał do wydawnictwa w pierwszej transzy 9 książek, które napisał w 9 dni. To było tego typu tempo. I inni pisarze Szundowi również prezentowali duże tempo. Tak jak na przykład widzimy tutaj na slajdzie katalog, który został dołączony na obwolucie jednej z takich książek Szundowych. I mamy sytuację, że odbiorca, odbiorczyni czyta jedną z nich. I na obwolucie może przeczytać o tym, że jeszcze w dystrybucji w tym roku jest 263 takich aktualnych powieści Szundowych. To jest absolutnie ogromna, ogromna liczba, z której nie zdawaliśmy sobie sprawy do pewnego momentu, ale te listy były ogromne. I możemy się spodziewać, że no również czytelnictwo było bardzo duże, że możemy sobie wyobrazić tak 32, 64 strony. No to była książka taka idealna na szabat, żeby sobie przeczytać. Jeden dzień wypożyczyć, a w prokat to się nazywało widysz, czyli w taki jakby zastaw, że zostawiało się kilka kopiejek w sklepie albo na wozie Pakentregera i wypożyczało się książkę albo się brało. No i po tygodniu się ją oddawało i można było wziąć kolejną albo można było te swoje kopiejki zabrać. To był jeden z tych sposobów dystrybucji. Można było kupić, ponieważ to były również książki bardzo tanie, no 5, góra 10 kopiejek, niewygórowana cena. I na pisaniu tych książek no faktycznie można się było wzbogacić, i to jest, warto tu zwrócić uwagę, sytuacja niewyobrażalna pod koniec XIX wieku, szczególnie w latach 80., że ktoś piszący jidysz
może się wzbogacić, może utrzymywać swój teatr przez pewien czas, może wyemigrować do Ameryki z poważnym kapitałem i tam sobie chwilę pożyć, tylko dlatego, że pisał powieści sądowe, tak jak Schomer. A czy wiadomo, jakie miasta były takimi ośrodkami druku tej właśnie literatury? Czy też znamy wydawnictwa, które wydawały, czy specjalizowały się w tego typu literaturze? Bo wiem, że przygotowałeś dla nas taki slajd, to może pokażesz. Tak, i to jest fakt trochę może kłopotliwy, ponieważ no tutaj głównym ośrodkiem była Jerozolima Wschodu, czyli Wilno. Ośrodek drukowania prasy religijnej, pięknych edycji Talmudu, prężny ośrodek jidyszowy i jego prężność opierała się również na tym, że drukowano tam masę szundu. Tak jak widać po tych liczbach, że to Warszawa tutaj jest dużo mniejsza, jakieś pojedyncze inne miasta z małymi drukarniami, do informacji, o których udało mi się dotrzeć, ale od samego początku zbierania tej bibliografii Wilno dominuje i dominuje tak znacznie i to się wiąże trochę z tym, że Schomer drukował w Wilnie. On miał serię takich kontraktów z różnymi wydawnictwami, szczególnie owocny był kontrakt z wydawnictwem Rosenkranz i Schriftsetzer, w którym produkował te takie właśnie 32-stronicowe opowieści. Również wydawnictwo Rom, braci Rom, później wdowy Rom, które drukowało te piękne edycje Talmudu, które się dawało w prezencie ślubnym. No to tam również na początku umowę podpisał z nimi Isaac Meyer Dick, który może nie był jeszcze pisarzem szundowym, ale na pewno popularnym. No i później również umowę z nimi miał Schomer i też się tam zdarzyły różne szundowe wydawnictwa. Czyli no, jeżeli chodzi o Europę Wschodnią, no to Wilno zdecydowanie dominowało, jeśli o to chodzi. I no, mam tutaj taką hipotezę, że Wilno to było miejsce również drukowania literatury religijnej w postaci tchines, czyli mieliśmy tutaj literaturę skierowaną do dość podobnego grona odbiorczyń, czyli no, nazwijmy to współcześnie, know-how już było, jak wyprodukować tanią książkę z czcionką jidyszową na tanim papierze, jak trzeba zamówić tani papier, to wiedzieli gdzie, jak trzeba to rozdystrybuować po sklepach, po obwoźnych sprzedawcach, to oni już wiedzieli gdzie. I skoro Wilno już wcześniej było ośrodkiem wydawania literatury religijnej również dla kobiet, no to później nagle na ten wóz Pankhentregera zaczęły wchodzić również powieści szundowe. I ta tranzycja poszła, tak wydaje mi się, bardzo naturalnie, że Wilno było dużym ośrodkiem drukowania religijnych rzeczy dla kobiet i później prasa drukarska zaczęła coraz bardziej być wykorzystywana jako prasa drukarska do szundu. No to rzeczywiście fascynujące, że były już wtedy ośrodki drukarskie, które się specjalizowały w druku literatury dla kobiet, tak? Mówiłeś o tym niesamowitym sukcesie, jaki odniósł Schomer. Czy rzeczywiście on był takim jedynym wyjątkiem, który się wzbogacił, jedynym pisarzem, który się wzbogacił na szundzie, bo te nakłady, o których mówiłeś, były imponujące, tempo pisania jego było imponujące. Czy ktoś jemu dorównał, czy jaki był status majątkowy innych pisarzy, no bo tak jak mówiłeś, poszli w jego ślady także inni pisarze, którzy często się do tego nie przyznawali. Co wiemy na ich temat? O tym komercyjnym aspekcie szundu. Tak, wydaje mi się, że bardzo wielu pisarzy poszło do szundu, wzięło się za pisanie szundu, właśnie widząc sukces Schomera. Tak mi się wydaje, ten taki po prostu komercyjny. I wtedy no jeszcze pisząc pod swoim nazwiskiem pod koniec XIX wieku, mogę tu podać takie dwa przykłady, że powieści szundowe
pisał Ojzer Blochstein, którego możemy kojarzyć z tego, że on napisał jedną z pierwszych książek kucharskich dla jedyszowych gospodyń. I mamy również Jeszuę Mezacha, który pisał opowieści hasyckie o Baal Szem Towie. I on odkrywa jakby to, jak można ją atrakcyjnić i tworzy bardzo ciekawą hybrydę literatury religijnej, literatury hasyckiej z literaturą szundową. Czyli mamy tutaj bardzo ciekawą hybrydę opowieści o Baal Szem Towie, ale o takim szundowym zabarwieniu. Czyli nagle się pojawiają zwroty akcji, czyli nagle się pojawiają jakieś takie dramaty rodem z telenoweli, które nie są charakterystyczne dla literatury hasyckiej. A później, kiedy Szund zaczyna zasiedlać prasę, zaczyna wchodzić w taką produkcję już bardzo, bardzo masową w postaci zeszytowej, no to mamy również innych autorów. I tutaj wydaje mi się, że ty byś mogła coś więcej powiedzieć, tak, na przykład Jeszua Perle. Tak. Nie bez powodu jego zdjęcie się tutaj pojawia, ponieważ on był ukrywającym się pisarzem szundowym, zwłaszcza w latach 20. pisał bardzo dużo powieści w odcinkach, takich typowo szundowych, które drukował na łamach jednego z najpoczytniejszych dzienników w języku jidysz w Polsce, na łamach pisma Der Moment. I tak jak mówiłam, on się ukrywał, nie chciał ujawniać swojej tożsamości, ale wszyscy doskonale wiedzieli, że to jest on. Dla niepoznaki podpisywał te powieści trzema gwiazdkami, takimi trzema asteriksami. No i konsekwencje tego były takie, że część pewni pisarze nie podawali mu nawet ręki z tej odrazy i pogardy. Co jednak, ale była też druga strona tej sytuacji Perlego, bo on to pisanie szundu, uprawianie szundu pozwoliło mu na tworzenie także wysokogatunkowej literatury, za którą zresztą został przez Pen Klub Żydowski nagrodzony pod koniec lat 30. I był jednym chyba z nielicznych pisarzy, który utrzymywał się z pisania, i ten szund pozwolił mu na naprawdę dostatnie życie w latach 30., latach kryzysu, ponieważ wiadomo, że zakupił za zarobione pieniądze na właśnie uprawianie prawdopodobnie szundu willę na obrzeżach Warszawy, gdzie sobie spokojnie żył. I to jest na pewno nie jedyny, jak podejrzewam, o czym będziemy jeszcze mówić, przypadek pisarza, który uprawiał niby pokątnie szund i czerpał z tego naprawdę niezłe profity. Wiem, że udało ci się dotrzeć i chciałabym, żeby się z nami podzielił takimi wspomnieniami czytelniczek szundu. Co one myślały na temat tej literatury, czym była dla nich ta literatura, bo cały czas mówimy o tym, jak je modelowano, jakie im sprzedawano wzorce, marzenia, ale w rzeczywistości jaki był ich odbiór, i wiem, że dotarłeś do takich dwóch chyba świadectw, wspomnień na temat czytania tych książek. Czy mógłbyś nam powiedzieć coś więcej? Tak, tak. Wybrałem takie według mnie dwa najciekawsze i najbardziej jaskrawe. Pierwsza z nich to jest Rochel Feigenberg, która w swoim pamiętniku zawarła bardzo dużo o doświadczeniu czytelniczym książki właśnie Schomera, ale tutaj trzeba też nakreślić jej sytuację. Ponieważ ona wcześniej straciła ojca, jej matka zaczęła chorować i w wieku 12-13 lat Rochel Feigenberg musiała zajmować się sklepem właśnie po kilkanaście godzin na dzień.
Wieczorami i w nocy ona się zajmuje właśnie tą chorą matką w domu. Nie ma czasu absolutnie na sen, na jakiekolwiek życie prywatne. Bardzo ciężko przeżywa to emocjonalnie. Zaczyna się sama okaleczać. To jest ta jej smutna sytuacja i tutaj pojawia się dla niej pewien taki promyk nadziei, że ktoś mówi jej o Szomerze, że można, to jest taki poczytny autor, bardzo ciężko dostać jego książki, bo się szybko rozchodzą, ale w końcu zdobywa taką książkę i to jest właśnie ta książka Der Katorżnik i ona się w niej zaczytuje nocami, kiedy siedzi przy matce, żeby nie zasnąć na początku. A później nawet nie, żeby nie zasnąć, ona i tak by nie zasnęła, bo tak jest podekscytowana tym, co się tam dzieje. Ale tutaj to jest bardzo dobry przykład, tak jak widać na slajdzie, jeśli chodzi o kwestie genderowe. Czyli tutaj się pojawia w Katorżniku model takiego chłopaka, który był kiedyś Yeshiva Boherem, a później pod wpływem takiej nowoczesnej dziewczyny on kwestionuje swoją tradycyjną żydowskość, on zaczyna myśleć, że on sam się jej oświadczy, a nie będzie czekać na szatchenów. Ona tam wyczytuje właśnie, że jest lekarzem i że jest możliwa taka przemiana chłopca z jeszywy, którego tam widzi pewnie jednego, drugiego, trzeciego na ulicy w sztetlu i że on może zostać lekarzem, może zarabiać dużo pieniędzy, może być romantyczny w stosunku do kobiety, może ją utrzymywać, że ona nie będzie musiała pracować. I to, co jest tutaj ciekawe, jak wielki wpływ to czytanie Szundu miało na Rachel Feigenberg, ona sobie wymyśla narzeczonego, który rzekomo do niej pisze listy. I ten narzeczony jest sformatowany dokładnie według tej postaci w Katorżniku, o której czytała. Oczywiście to wszystko później wychodzi na jaw i tak dalej, ale ona robi w sztetlu niemałą sensację tym, że chłopak, który będzie w przyszłości lekarzem, on się zainteresował taką dziewczyną ze sztetla. Czyli widać tutaj, jak od tego takiego ludowego uwielbienia dla delikatnego Yeshiva Bohera przechodzimy w obrębie tak naprawdę 10-15 lat w jednym pokoleniu do uwielbienia w kierunku zupełnie innego rodzaju męskiego bohatera. I to też wpływa na myślenie takiej odbiorczyni o sobie, że ta dziewczyna, w której się zakochał, to właśnie znowu on się w niej zakochał, jak grała na pianinie i śpiewała, a nie jak pracowała w sklepie. On się zakochał w niej, bo zna wiele języków i ona mówi o niemieckich filozofach przy kawie. I to jest zupełnie inny rodzaj bohaterki niż ten, który to czyta. I to musiało stworzyć pewne pragnienia, które mogły być realizowane albo nie mogły być, ale to jest dokładnie ten czas migracji do miast za innym życiem. I tu się musimy zastanowić, na ile właśnie czytelnictwo Szundu ośmielało takie decyzje, że jest życie poza sztetlem. Na ile ośmielało takie decyzje, że dobrze, wychowałem się w tradycyjnej rodzinie, ale o tutaj w książce Szomera, to przecież istnieje, i pisze Rachel Feigenberg. Myślałam sobie, że o ile w liście można jeszcze skłamać, to przecież w książce tak być nie może, tam musi być sama prawda. To było to podejście czytelników i czytelniczek do Szundu, tam się działy rzeczy niestworzone, ale sama odbiorczyni, nawet z perspektywy czasu, ona miała chyba, jak to pisała, 22 lata, ona całkowicie przyjmuje to, że jako młoda dziewczyna czytała powieści Szomera, tam musiała być sama prawda. I jeśli chodzi o drugi taki, drugie wspomnienie, to jest wspomnienie z dzieciństwa Dory Szulny, w której to rodzinie też się działo nie za wesoło, ponieważ jej tata był takim trochę luftmenszem, który miał różne sposoby na biznes właściwie co chwila. Co chwila tracił pieniądze, nic nie przynosił do domu. Była tam jakaś przemoc w rodzinie, ale właśnie jej mamy w stosunku do jej taty, w związku z tym, że tata jest takim utracjuszem i nic nie przynosi do domu.
ale to się zmienia wtedy, kiedy tata odkrywa nowy biznes, czyli wypożyczanie książek na wozie i wypożyczanie książek szundowych. I jedną z nich przynosi do domu. I wtedy stosunki w tej rodzinie się całkowicie zmieniają, że tata tutaj odzyskuje swoją pozycję autorytetu i dysponenta jakiejś wiedzy, jakiegoś rodzaju kultury i mama go zaczyna upraszać o to, że proszę przeczytaj jeszcze trochę, ja chcę wiedzieć jak to się skończy. Przeczytaj trochę jeszcze z Katorżnika, bo ja muszę się dowiedzieć, czy ta dobra bohaterka Miriam w końcu mąż do niej wróci i ją uratuje. I tak dalej. Tu mamy kolejny tytuł Żelazna kobieta. I widać, jak duży pozytywny ładunek mogło to wprowadzić do życia osób no, zubożałych, nie mających dużej nadziei na poprawę losu, no bo to był też czas pauperyzacji sztetla, bardzo dużej niepewności. Początek lat 80. również pierwsze fale pogromów. To nie była za wesoła sytuacja Żydów w tamtym momencie i mamy tutaj do czynienia z pewnym takim eskapizmem, który jednak również przynosił dużo, obsługiwał dużo innych potrzeb, można powiedzieć, czyli potrzebę takiej nadziei na zmianę życia, na dobrego partnera w przyszłości. Tutaj też u Dory Schulner widać, że pojawia się taka kategoria spędzania czasu wolnego wspólnie przez żonę i męża. To też nie było takie oczywiste. Pojawia się, Szund wytwarza pewną kulturę czasu wolnego. Pojawia się nawyk czytelnictwa jidysz, co też nie było do tego czasu takie oczywiste. A tutaj wchodzi taka twórczość, która w każdy szabat pojawia się w domu, jest jakieś czytanie w rodzinie, bardzo ciekawej historii, wszyscy siadają. To są tego typu opisy. Mówiliśmy na razie o tej takiej bardzo przyjemnej stronie historii Szundu, a tak jak zapowiadaliśmy w anonsie, losy Szundu były bardzo burzliwe, losy literatury brukowej w języku jidysz i one, jeżeli tak spojrzymy znowu z szerszej perspektywy, mają wiele wspólnego z losami brukowej literatury polskiej, ponieważ ona była stawiana wielokrotnie pod pręgierzem przez tak zwanych klasyków literatury polskiej, a gazety, które drukowały brukowe powieści polskie, nazywano papierowym bandytą. I widzimy pewne analogie w historii właśnie literatury brukowej, ale także teatru, o którym już dzisiaj nie powiemy, bo czas nas goni. Proszę sobie wyobrazić, że ci tak zwani twórcy wysokiej kultury, artystycznej kultury w języku jidysz uważali Szund za największego wroga. I on, ten Szund, czy to w postaci teatralnej, czy w postaci właśnie literackiej, miał bardzo, bardzo wielu wrogów. Przytoczę tylko Jonasa Turkowa, znanego reżysera i aktora teatru jidysz, który uważał, że Szund trzeba zwalczać tak, jak się zwalcza handel żywym towarem bądź handel narkotykami. I na czym właściwie polegała istota tych ataków na Szund w tej wersji literackiej? Oczywiście oprócz samych tak zwanych pogromców Szundu, adwersarzy Szundu byli też jego obrońcy, nieliczni chyba wprawdzie, ale jednak. I jakie argumenty oni wysuwali na obronę tej literatury? Mógłbyś nam nakreślić ten niezwykły aspekt tej literatury, jej historii. Tak jak no, tą datą końcową, klamrą przy końcu, czyli tekst Turkowa z 38, właśnie o którym wspomniałaś, Amageife was ruftme Szund, czyli Amageife, czyli no, zaraza, którą nazywamy Szundem, no to cofamy się o
te 50 lat, no bo mniej więcej tyle trwa ta debata i mamy rok 88, w którym Sholem Aleichem pisze taką dość ciekawą broszurę Shomer Mishpat, czyli proces Shomera. O Shomerze już wspominaliśmy. Sholem Aleichem miał problem z popularnością Shomera, miał również problem z jakością jego twórczości i był szczególnie rozgoryczony, bo to był czas, kiedy Shomer świeci triumfy komercyjne, a Sholem Aleichem kolejny raz bankrutuje. Więc to jest jeszcze ta taka prywatna trochę wendeta, ale również wendeta artystyczna, ponieważ to nie jest po prostu broszura, która wypisuje w punktach, co jest nie tak z powieściami Shomera, ale to jest bardzo zmyślna konstrukcja literacka. To jest tekst opakowany w formę debaty na sali sądowej, podczas której osądzane są właśnie powieści Shomera, czyli jest oskarżyciel, jest obrońca, jest sędzia, który wydaje wyrok i ten wyrok brzmi tak, że Shomer ma przestać pisać i tak to widział Sholem Aleichem. No i jak on tutaj, no bo on oczywiście jest tym, wkłada te swoje argumenty w słowa oskarżyciela, czyli to, że te powieści są źle skomponowane, że charaktery są nierealistyczne, pojawiają się określenia o plagiaty z powieści innych europejskich. Ale dodatkowo mamy jeszcze ten drugi aspekt, czyli psucie moralne narodu. Dodatkowo psucie języka, bo o tym jeszcze nie wspominałem, ale Shun posługiwał się pewnym specyficznym rodzajem języka jidysz z dużymi naleciałościami z języka niemieckiego, to się nazywało jidysz Deutschmerisch. I z tym bardzo klasycy starali się walczyć w tej walce o czystość języka jidysz, aby uwolnić go od naleciałości wtórnej języka bardzo pokrewnego, języka niemieckiego. I jeszcze jeden aspekt bardzo ciekawy. Sholem Aleichem oskarżał Shomera o brak przedstawiania życia żydowskiego, jakim jest. Czyli pojawiała się ta kwestia realizmu życia w sztetlu, który starał się skonstruować Sholem Aleichem w pewnym momencie. I te zarzuty, one się pojawiały no, od samego początku do samego końca, czyli no, powtarzalność również, kiczowatość. Też pojawia się taka kwestia strachu przed szundem, czyli co oni powiedzą o naszej literaturze, jeżeli mamy coś takiego. I tutaj przejdę właśnie do Imbera, który jest bardzo ciekawym przykładem. Poeta, publicysta, on z szundem nie miał dużo wspólnego, ale o Szundzie napisał, bodajże w 1931 roku napisał do Heintu taki krótki artykulik Die Meure vor Schund, czyli strach przed Szundem, w którym on nie widzi zagrożenia w tym, że Szund istnieje, ale widzi zagrożenie dla literatury i też w strachu przed pisaniem Szundu, w strachu przed oskarżeniem albo chociaż cieniem oskarżenia o to, że dany pisarz pisze powieść szundową, pisze, że wszystko właściwie, co obecnie nie jest miniaturowym, pogłębionym studium psychologicznym postaci, naraża się na oskarżenie o bycie szundem, co paraliżuje całą literaturę, bo w takiej literaturze nie ma miejsca na eksperyment, nie ma miejsca na inteligentną rozrywkę, jak to pisze, i on widzi przez tak, jakby z powodu takiej obsesji na temat szundu, która się pojawia w żydowskim środowisku literackim, główne zagrożenie, a nie w samym szundzie. Dodatkowo mamy jeszcze Rabona, który również trochę utrzymywał się z pisania szundu i który, no on tutaj już broni trochę szundu z pozycji personalnych, ale on robił to bardzo wyprzedzający epokę sposób, ponieważ wówczas nie myślano tak, że literatura popularna, literatura brukowa, czy jak ją nazwiemy,
jest jednym z warunków zaistnienia obiegu literackiego w nowoczesnej kulturze, po prostu w danym języku. Nie ma nowoczesnej kultury bez również obszaru kultury popularnej, kultury, nazwijmy to, niższej. I on to wykazuje, że po co w ogóle wy się przejmujecie tym, że Szund istnieje? Niebiosa, otwórzcie się, Mania i Frania czytają powieść szundową za 5 groszy. Niech każdy skupi się na tym, co pisze, co lubi pisać, bo Szund nie zniknie. Dopóki mamy prężny naród żydowski, no bo wówczas jeszcze tak było, że czytelnictwo widysz wciąż się rozwijało, wciąż drukowano, wciąż chciano czytać widysz, no to nadal część osób będzie chciała czytać Szund i prawidłowo, ponieważ to jest kolejna jakby cegiełka do tego budynku, który się nazywa literaturą czy kulturą jidysz. Musimy kończyć i chyba pozostawimy czas na pytania, ale chciałabym, żebyśmy jakoś spuentowali to nasze spotkanie. Wydaje mi się, że słowa, które powiedział o Szundzie Rabon, okazały się prorocze, ponieważ Szund rzeczywiście nie umarł. On cieszył się bardzo, bardzo długim życiem po drugiej stronie oceanu w Stanach Zjednoczonych, także w Związku Radzieckim. Był takim, zwłaszcza teatr szundowy, był takim miejscem, gdzie podtrzymywano tożsamość żydowską wśród zalewu propagandy i indoktrynacji ideologicznej, jaka miała miejsce w radzieckich republikach i w samym Związku Radzieckim, w samej Rosji. I co jest ciekawe, tutaj chcieliśmy właśnie odsłonić pewne ciekawostki dotyczące literatury szundowej. Ja się zgodzę z taką opinią, którą wyraził kiedyś Jerzy Andrzejewski, że literacki kicz, czyli literatura brukowa, przypomina nawóz. Może nie jest on przyjemny w wyglądzie i w zapachu, ale odgrywa bardzo ważną rolę, mianowicie użyźnia literaturę i przyczynia się do jej płodności. I rzeczywiście ta literatura brukowa, tak jak mówiłeś Adamie, rozbudziła czytelnictwo. Jednym słowem wzmocniła potencjał czytelniczy literatury jidysz i literatury żydowskiej w ogóle, także na pewno później powstającej przede wszystkim w języku polskim. Ale co jest interesujące, to właśnie ta literatura wpłynęła inspirująco na później znanych pisarzy tej literatury i to niemałego formatu. Ja powiem tylko o jednym, ty powiesz o drugim. Ja chciałam powiedzieć, że mało kto wie, że swój talent literacki na Szundzie, czyli na uprawianiu tej literatury brukowej, szlifował nie kto inny jak noblista żydowski, noblista, który dostał literacką Nagrodę Nobla. Mówię oczywiście o Baszewisie Zingerze, który w początkach swojej kariery literackiej utrzymywał się z robienia przeróbek czy bardziej oryginalnych dzieł, opowiadań prozą, które miały charakter szundowy i drukował je głównie na łamach jednodniówek w języku jidysz, ale także w wydaniach paryskich dziennika jidyszowego Hind. I gdybyśmy się tak dobrze przyjrzeli tej jego powieściowej twórczości, którą uprawiał później, za którą dostał Nagrodę Nobla, na pewno znajdziemy tam wiele, wiele szundu przetwarzanego literacko i artystycznie bardziej wysublimowanego. Zwłaszcza te namiętności, jakie targają bohaterami Zingera, są rodem z powieści szundowych. I teraz zostawiam Tobie miejsce na puentę i na opowiedzenie.
o jeszcze jednym bardzo ciekawym pisarzu, który bez wątpienia inspirował się Schundem. Tak, i tu jeszcze może dopowiem do tego Singera, że ten Nobel dla niego w pewnych środowiskach jidyszowych był oprotestowany i to właśnie to oskarżenie o szund, o którym pisał Imber prawie 50 lat po tym, jak Imber już krytykował to podejście, no to ono wypłynęło znowu, że to nie Singer powinien dostać tego Nobla, tylko Chaim Grade, który pisze, jak uważano, no taką bardziej klasyczną, czystą literaturę, taką, z którą inne narody powinny obcować, jeśli chodzi o literaturę jidysz. Czyli no tak jak tutaj widzimy, to oskarżenie o pisanie szundu w tym przypadku no ciągnęło się za pisarzem przez kilkadziesiąt lat. Jak bardzo zaogniona to była dyskusja, jak bardzo silny ładunek mogły mieć takie oskarżenia. No a jeśli chodzi o drugiego pisarza, który no nie był w ogniu krytyki za to, ale no mamy Altera Kacyznę, który napisał epopeję Starkę Szwachę i miał tutaj ambicje, żeby zrobić trochę z tego taką jidyszową wojnę i pokój, bardzo, bardzo dużą opowieść, ale tutaj również, żeby ją uatrakcyjnić, no to sięgnął po coś, co czytelniczki i czytelnicy już znali, czyli o pewien rodzaj takiego pisarstwa szundowego opierającego się na wątkach sensacyjnych, romansowych, na takiej plątaninie wątków, na przewadze wydarzeń, na zwrotach akcji i tak dalej. Czyli jeżeli mamy sytuację pisarza jidyszowego i on stara się jakby uatrakcyjnić swoją twórczość pisaną w danym momencie pod właśnie czytelnika, czytelniczkę, no to jedną z takich rzeczy, takich komponentów, który był dość naturalny, bo on cały czas był w obiegu kulturowym, był właśnie no, obieg szundowy i niektóre z jego cech. No bo oczywiście, tak jak powiedziałaś, to nie było kopiowanie szundu, to była już strategia dużo bardziej świadoma. I tym bardziej można pochwalić również takie eksperymenty jak igranie z szundem moim zdaniem, ponieważ jakby wiadomo było, jak negatywne konotacje to ma, a jednocześnie niektórzy pisarze decydowali się na pewną zabawę z tą konwencją. I widać, jak duży wpływ szund miał na społeczeństwo, widzimy po jego dokumentach, ale również na sam rozwój literatury, czyli zwiększał zdecydowanie dynamikę środków, które się pojawiały, to tutaj, to tam. I warto, wydaje mi się, być tego świadomym, że za tą całą klasyką literatury jidysz stoją no, tony papieru, można to powiedzieć, albo no tysiące książek, których nikt od wielu, wielu lat nie otwierał, a one były i one miały duży wpływ na i na literaturę, i na społeczeństwo. Wydaje mi się, że teraz, dziękuję Ci pięknie za to podsumowanie i teraz przejdziemy płynnie do pytań naszych widzów. Mam nadzieję, że takie pytania na czacie się pojawią. Bardzo chętnie odpowiemy na pytania, na pytania dotyczące tych wątków, które być może tutaj nie zostały poruszone, a może domagają się rozwinięcia. I prosimy o śmiałe zadawanie nam pytań, a korzystajmy z tej niezwykłej okazji, że mamy u siebie tutaj dzisiaj na czwartku na Tłomackim takiego wyjątkowego gościa, eksperta od literatury brukowej. Jest to wyjątkowa okazja, żeby zadać mu pytania. Czekamy. I pojawia się pierwsze pytanie. Ja pozwolę sobie przeczytać, Adamie. Czy literatura szundowa była tłumaczona na inne języki? To bardzo ciekawe pytanie. To bardzo ciekawe pytanie i ciekawa perspektywa, ale jeżeli chodzi o ten transfer kulturowy, to raczej on był trochę w drugą stronę, że mieliśmy adaptacje i tłumaczenia z innych języków, literatury popularnej, czyli nazwijmy to literatury szundowej w innych językach, na literaturę szundową w języku jidysz. To był raczej ten kierunek transferu. Jeśli chodzi o okres do 1914,
Nie wiem o żadnym tłumaczeniu, ani nawet o żadnej adaptacji, która byłaby w stronę innego języka ze strony języka jidysz. Ponieważ mimo wszystko to był dość hermetyczny obieg literacki z powodów właśnie językowych. Czy jeszcze prosimy o pytania, śmiało, o śmiałe zadawanie pytań. My z Adamem się, o jest. Jak prezentowała się ta literatura pod względem rozwarstwienia gatunkowego? Co przeważało? Romanse, kryminały, powieści erotyczne, przygodowe? Właśnie nie powiedzieliśmy o powieści erotycznej. Czy ona w ogóle istniała? I tutaj właśnie to będzie warto uzupełnić, bo to jest pewna ciekawa cecha Szundo, ale od początku. Co przeważało? Po takiej analizie pewnej próbki wyszło mi, że przeważały romanse, ale nie tak, jak można się było tego spodziewać, bo pierwszą z rzeczy, którą słyszałem o Szundzie jeszcze będąc na studiach, to to, że to są jidyszowe romanse, jidyszowe harlekiny, co zakładałoby, że to są głównie fabuły romansowe, one faktycznie przeważają. To było prawdopodobnie 40% tej próbki, którą zbadałem. Ale tutaj trzeba pamiętać o tym, że nie jest to romans mieszczański, romans w takim gatunku romantycznym, jakiego się możemy spodziewać, ponieważ do romansu będziemy też wkładać wszystkie farsy związane ze swatami, w którym ta miłość romantyczna wcale nie jest na pierwszym planie. Czyli mamy pewne zawiązywanie znajomości, ślubu i tak dalej, ale to jest właśnie ta żydowska specyfika, że romans jest, ale romans bardzo żydowski, że im dalej chronologicznie, tym bardziej pojawia się ta miłość romantyczna, ale wciąż to jest najczęściej farsa związana ze swatami, która ma może wyszydzić samą instytucję swatów, ale ona wciąż jest. Więc najwięcej pojawia się romansów, jest sporo kryminałów, pojawia się sporo powieści przygodowych, szczególnie jeśli chodzi o adaptacje i właśnie powieści erotyczne, ponieważ w krytyce Szundu pojawiało się bardzo często to, że to są powieści wręcz pornograficzne. To było coś, co również mnie zainteresowało badawczo, jak się za to zabierałem. Jak wygląda erotyka jidysz, albo wręcz jak wygląda pornografia jidysz literacka. Ale to był taki punkt zwrotny, kiedy się zabrałem za te powieści, że tam erotyki jest dużo mniej niż u Singera, ale również nawet u klasyków. Szund jest niesamowicie konserwatywny w takim wręcz wiktoriańskim wymiarze. Nie pojawiają się żadne sceny erotyczne, ale nawet sceny zażyłości między kobietą i mężczyzną. Że tam nie pojawi się opis żadnego dekoltu nawet. Że wszystko jest tak bardzo niedopowiedziane. Każda fabuła romansowa kończy się na ślubie i tyle, że jakby kwestia życia erotycznego prawie wcale się nie pojawia, nawet jeżeli chodzi o przemoc seksualną. To wszystko jest sfera bardzo stabilizowana w Szundzie. Mamy kolejne pytanie. Czy literatura szundowa była wykorzystywana do przekazywania treści ideologicznych lub politycznych? Jeżeli chodzi o treści polityczne, no to jest faktycznie czas, kiedy zaczynają powstawać pierwsze żydowskie partie albo pierwsze żydowskie koła przy partiach. To polityki jako takiej rozumianej typu bunt, typu syjonizm, one się nie pojawia na kartach Szundu do 1914 roku. Niestety nie wiem, jak to się dzieje, jak to wygląda po wojnie, ponieważ tutaj już mam trochę mniejszy ogląd, jeśli chodzi o materiał, ale jeżeli chodzi o treści ideologiczne, jak najbardziej. To trzeba stanowczo powiedzieć, że to nie jest rozrywka dla samej rozrywki. Wręcz pisarze, tak jak mieliśmy ten przykład kwestii genderowych, oni próbowali mieć wpływ na całe społeczeństwo jidyszowe w strefie osiedlenia, czyli produktywizacja Żydów, akulturacja do pewnego momentu.
ale z drugiej strony próbowali również zrobić coś takiego jak, no nie wiem, doprowadzić do wzrostu świadomości narodowej. Czyli jak mamy fabułę romansową, to nie pojawi się ucieczka z gojem, która, no jak historycznie wiemy, mieszane małżeństwa pod koniec XIX wieku zaczynały mieć duży wpływ na społeczeństwo żydowskie, na przykład w Galicji. To tutaj coś takiego się nie podoba, to dziewczyna będzie odrzucała polskiego szlachcica, dlatego że on nie jest Żydem. To dziewczyna się nie zainteresuje chłopakiem, śpiewakiem operowym, no bo myśli, że jak śpiewak operowy, no to pewnie Włoch, a dopiero później jak się okazuje Żydem, to oni zaczynają romansować. Jeśli chodzi o emancypację kobiet, no to ona też jest tak jakby do pewnego momentu, czyli są takie bohaterki, które uciekają ze sztetla albo starają się wyrwać z tradycyjnej społeczności, ale one też, ta emancypacja jest ograniczona, no bo one później też wychodzą po prostu za kogoś bogatego. Dobrze. Ja mogę dodać, jako była niedoszła znawczyni humoru żydowskiego w języku jidysz, to czego brakuje w Szundzie, czyli tej takiej przaśnej erotyki i naruszania granic kulturowych, przekraczania tabu, wszystko to znajdziemy w humoreskach, opowiadaniach żartobliwych w języku jidysz, produkowanych głównie w jednodniówkach świątecznych i właśnie tam kompletnie wszystkie te hamulce puszczają, nie ma takiej troski o wzmacnianie tożsamości żydowskiej rozumianej w takich kategoriach, żeby nie pokazywać łamania pewnych zakazów kulturowych. Tam nagminnie dochodzi do romansów między Żydami a gojkami, zwłaszcza tymi ponętnymi szyksami, czego nie ma w Szundzie. I ta erotyka jest bardziej wyrafinowana, bardziej otwarta, jest wręcz pornograficzna i także przenosi się na obraz, czyli na humor rysunkowy, żart rysunkowy. Ja już czytamy, bo nam się cudownie rozmnożyły pytania. Bardzo dziękujemy. I czytam dalej. Czy te powieści są obecnie, przepraszam, o, pominałam jedno pytanie, przepraszam, jakich autorów... Nie, jeszcze nawet dwa chyba. Czy udało się panu zidentyfikować te same motywy fabuły w Szundzie i w polskojęzycznej powieści zeszytowej? Jeśli tak, na ile to były zapożyczenia z niemieckiej literatury brukowej? Tak, na to pytanie, dobra, pierwsza część pytania. Oczywiście tak, te same motywy i fabuły w Szundzie w polskojęzycznej powieści zeszytowej jak najbardziej. Szund był dość wyjątkowym zjawiskiem, ale czerpał skąd się da. Czyli motyw na przykład zaginionego dziecka, które po czasie odkrywa swoją tożsamość. Kwestia romansowa, czyli mezalians, biedna dziewczyna, bogaty kawaler. To się pojawia i tu i tam. Motyw kopciuszka, czyli no tu już idziemy w stronę literatury niemieckiej. To się pojawia bardzo często. Mężczyzna jako wybawca. To również się pojawia bardzo często. I tutaj no, przykłady można mnożyć. Ich jest dużo. Kilka jest specyficznie żydowskich, na przykład kwestia mamzera. Ona by nie mogła wystąpić gdziekolwiek indziej, ale pojawia się też motyw mamzera i tego, że to jest kłopotliwe podejście. Pękarta. Dokładnie, pękarta. Tak samo aguny, czyli kobiety o nieustalonym statusie, czyli czy jej mąż żyje, czy nie, czy ona może wyjść ponownie za mąż, czy nie. To się również czasami pojawia. Ale głównie jest to czerpane z takich, no nazwijmy to, uniwersalnych, tak jak motyw kopciuszka. Że tak jak na przykład no jest ta bohaterka w katorżniku Miriam, której mąż został zesłany na katorgę, no to nie jest powiedziane, że ona jest aguną, ale no istnieje tutaj pewien dodatkowy ładunek, że to nie jest tylko to, że jej mąż jest zesłany, tylko że ona sama musi siedzieć i czekać, że to jest ten sposób ograny na przykład. Na ile to były zapożyczenia z niemieckiej literatury brukowej? Wydaje mi się, że było sporo tych zapożyczeń i one znajdowały różną drogę przez literaturę polską, przez literaturę rosyjską i tak dalej, i tak dalej. Czyli wydaje mi się, że to
i na tyle, na ile czytałem o niemieckiej literaturze brukowej, bo mogę zrobić tu pewną analizę porównawczą polskiej i dyszowej, tak jak przed chwilą, ale z niemiecką nie jestem zaznajomiony aż tak dobrze, ale intuicyjnie wydaje mi się, że niemiecka była ogólnie takim źródłem, skoro dla polskiej, to również dla jidyszowej. Tutaj jest pytanie, jakich autorów szczególnie tłumaczono na jidysz w tym gatunku? Chodzi chyba o tych obcojęzycznych, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. Tak, to znaczy, tutaj to jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ nawet jeżeli mamy do czynienia z adaptacją albo z tłumaczeniem, to autorzy się do tego nie przyznawali. Nie było czegoś takiego na pierwszej stronie, że tłumaczone z francuskiego, z takiego autora. Tylko mamy powieść, i zaraz tutaj mam ciekawy fakt na ten temat, że nie mamy czegoś takiego jak oryginalne autorstwo powieści adaptowanej. Ale wiemy, że bardzo dużo grano z konwencją Eugène Sue, czyli Tajemnice Paryża, z tej takiej bardzo dużej powieści, czyli mamy na przykład szundową wersję Tajemnice Odessy. I to nie jest przedstawione jako pisane na motywach i tak dalej, tylko po prostu jako oryginalna żydowska powieść Tajemnice Odessy. Ale to, co mi się udało wyśledzić z pomocą jednej ze studentek filologii rosyjskiej, że no, jak zaczynałem badać szund, to ona do mnie podchodzi i mówi, że czytała coś szundowego ostatnio. Tylko że czytała po rosyjsku i ona czytała Puszkina. Chodziło o opowiadanie Zamieć i ona mi streściła to opowiadanie i tak się złożyło, że ja przeczytałem dokładnie tę samą fabułę jidysz, czyli polegającą na tym, że dwójka młodych ludzi chce się pobrać, w jidyszowej wersji nie jadą do cerkwi, tylko do synagogi pod chupę, jest zamieć i kawaler teoretycznie ginie, ale się odnajduje po latach, mniej więcej o to chodzi. I jakby źródła inspiracji były wszelakie i to był nawet Puszkin. Więc to wchodziło w bardzo ciekawe drogi, że tego na pewno by można było znaleźć dużo więcej, tylko wymagałoby to właśnie dużego odczytania właściwie w każdej literaturze brukowej. Ja znalazłam wersję szundową opowiadań Boccaccia. I to jest bardzo ciekawe, bo tam też na przykład zakon zostaje zamieniony na jesziwę, kusząco wyglądająca kobieta nie jest Żydówką, tylko szyksą. No i to już jest raczej ta wersja nie kanoniczna szundu, tylko ta wersja właśnie, która się publikowała, którą publikowano w specyficznych gazetach służących wyłącznie rozrywce, czyli tych świątecznych gazetach Yontef Bletlech. I kolejne ciekawe pytanie, na które oboje potrafimy odpowiedzieć. Czy te powieści są obecnie trudno, łatwo dostępne, na przykład w bibliotekach, czy są zdigitalizowane, skoro nakłady i zainteresowanie były tak duże, to mamy nadzieję, że nie zniknęły na zawsze. Dla mnie nie zniknęły na zawsze. Oczywiście nie wszystkie są zdigitalizowane. Oczywiście możemy się spodziewać, że mały procent przetrwał do dzisiejszych czasów w bibliotekach, ale ta moja bibliografia obejmująca ponad 1100 książek to są fizyczne książki rozsiane po bibliotekach na całym świecie. Z czego zdigitalizowanych jest około 200-300. Czyli mamy tu do czynienia, już teraz ja tu mam przy badaniu do czynienia z ogromnym materiałem, który jest dla mnie właściwie nie do przerobienia. A tego było jeszcze więcej i pewnie jeszcze można znaleźć jeszcze więcej, no bo mamy tutaj i Polonę, jeśli chodzi o Polski, mamy Jidysz Book Center, który zdigitalizował też dużo szundu. Czyli to w internecie jest, tylko trzeba znać nazwiska autorów albo trzeba znać trochę tą poetykę tytułów, bo obecnie tak trochę wyszukuję. Jeżeli ktoś zna jidysz, to zachęcamy do lektury Szajkiewicza w oryginale, czyli Szomera. Jego wszystkie powieści, prawie wszystkie, nie jestem tego pewna, zostały wznowione w 1928 roku i wydane w Warszawie przez wydawnictwo Morgensterna. I te powieści z 1900, te wydanie z 1928 roku jest dostępne
na stronach Polony. Natomiast jeżeli ktoś chce poczytać między innymi powieści w odcinkach Szundowe, Perlego czy innych autorów, powieści gazetowe, też są dostępne na stronach Jewish Historical Press. To jest strona ze zdigitalizowaną prasą w różnych językach żydowskich, jidysz, hebrajskim i tak dalej, ale jest tam dużo prasy wydawanej w Polsce przed wojną, między innymi sztandarowy Hind i Moment, i można sobie czytać dowoli te powieści w odcinkach. Ja tylko dodam, że ja nie jestem specjalistką absolutnie w tej dziedzinie, ale natrafiłam na powieści wydawane także w odcinkach na łamach polskojęzycznej prasy żydowskiej przedwojennej i trzeba by było sprawdzić, na ile, jakie są podobieństwa między tą jidyszową a polską, czy to jest pokłosie właśnie tej wcześniejszej twórczości brukowej. I tu na pewno się otwiera pole do kolejnych jakichś badań. I kolejne pytanie. Wróćmy do pytań. Jak wyglądały relacje Szundu z prasą jidyszową? Czy Szund był obecny w publikacjach i jak długo? Czy można było znaleźć jakieś uwagi, recenzje, etc. w prasie jidyszowej, które odnosiły się do Szundu? Dobrze, to tutaj powiem, prawdopodobnie jeszcze trochę uzupełnisz, ale no Szund od samego początku codziennej prasy jidyszowej ją zasiedla. Od prawie samego początku nie ma dziennika jidyszowego, który nie drukowałby powieści w odcinkach. Tutaj możemy się spierać, czy każda powieść w odcinkach drukowana w dzienniku jidyszowym była szundowa, czy nie była szundowa. Ale Szund zaczyna mieć bardzo duży wpływ na prasę, również na jej kolportaż, czyli na przykład pojawiają się takie małe zeszyciki z pierwszym odcinkiem danej powieści i później jest zachęcenie, że kolejne części będą drukowane w takiej a takiej gazecie od jutra. Czyli to była również tego typu relacja. Można było znaleźć uwagi recenzje w prasie jidyszowej właśnie dzięki Historical Jewish Press. Trochę więcej mogłem się dowiedzieć o całej debacie wokół Szundu, no bo to, co pisał Imber, o czym wspominaliśmy, to, co pisał Rabon o Szundzie, to, co pisał Turkow, to wszystko się dzieje na łamach jidyszowej prasy. Literarische Blätter, Hind, tam cały czas trwa taka zaogniona dyskusja dotycząca Szundu. Z obu stron, i obrońcy, i atakujący. Tak, i to jest ten paradoks, ale też paradoks właściwy polskiej prasie, która drukowała powieści brukowe w odcinkach, że ta prasa otwierała łamy dla tej twórczości, a jednocześnie udostępniała te łamy krytykom tej twórczości. I to samo widzimy w prasie jidyszowej, żydowskiej. Że to jest takie jakby dwustronna relacja, dosyć ambiwalentna, ale charakterystyczna dla tamtych czasów i dla sytuacji tego typu literatury, szmiry literackiej. I kolejne pytanie, ojej, jak dużo. Dobrze, właśnie to jest pytanie nawiązujące do tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. Czy kiedykolwiek literatura szundowa została doceniona, czy stale traktowana jest jako szmira? Była doceniana przez ich obrońców. Jeszcze nie wspominaliśmy o jednym z nich, czyli Avrom Wiewiórka, który w Związku Radzieckim napisał książkę o tytule Rewizje, w którym próbował właśnie tak zrewidować trochę obraz literatury jidysz z takiego proletariackiego punktu widzenia. No i z jego punktu widzenia właśnie Szund był pewnym przejawem rozrywki ludowej, która przez elity była tłamszona. I jeśli chodzi o docenienie literatury szundowej na takim poziomie tłumaczeń, badań literackich, to wciąż trochę raczkuje, ale tak jak mogę przewidywać, że skoro nastąpił pewien taki zwrot ku literaturze popularnej w badaniach literackich polonistycznych, badaniach nad wszystkimi innymi, nazwijmy to, większymi literaturami, no to tak naprawdę kwestią czasu jest docenienie Szundu również w badaniach, tłumaczeniach, dyskusjach Szundu, no czego jakby dowodem jest również to spotkanie, które się właśnie odbywa. Więc ja jestem tutaj dobrej myśli, że sprawa z docenieniem literatury szundowej jest rozwojowa.
Ja myślę, że jeżeli nie została doceniona na takim poziomie wysokiej kultury, no to jest trudne zresztą, tak jak mówię, nawet dzisiaj z perspektywy czasu, jeżeli się ocenia to, co powstawało wcześniej i powstaje nadal, no bo mamy współczesną odmianę literatury brukowej, współczesną odmianę filmu brukowego, że tak powiem. W ogóle cała ta kultura masowa, jej fundamenty stanowi to, co było kiedyś szundem, czyli tymi wydaniami no, niższych lotów. To nie doczekamy się takiej pełnej rehabilitacji czy docenienia, dowartościowania tej literatury, no bo zawsze znajdzie się jakaś elita, która będzie ją potępiać, ten rodzaj kultury, ten rodzaj literatury czy teatru. Mi się wydaje, że ta literatura mimo negatywnego, czy ten teatr, bo nie mówiliśmy o teatrze, teatr to jest w ogóle temat na osobne spotkanie, teatr szumowy, te sfery literatury były bardzo wysoko doceniane przez samych odbiorców, publiczność. Ja przeczytałam o takim wydarzeniu, które miało miejsce w 1938 roku w Wilnie, w Wileńskim Teatrze, gdzie po przedstawieniu na scenę wszedł znany autorytet literacki i pisarz Abraham Reisen i zaczął ludziom, tym widzom, wypominać, że przyszli na sztukę szundową. No jak mogą oglądać tak podłe sztuczydło? Więc oni zrobili to, co zrobiliby prawdziwi fani teatru szundowego, wyrzucili go z tego teatru na zbity pysk. I z bardzo nieprzyjemnymi inwektywami i okrzykami kierowanymi w jego stronę. Więc myślę, że jednak ci twórcy i teatru, i literatury szundowej, i kultury szundowej, bo trzeba patrzeć też na to z szerszej perspektywy, mieli jednak dużo satysfakcji, którą czerpali z kontaktu z widzami czy czytelnikami swojej literatury. Czy teatru. I kolejne pytanie. Czy planuje pan przetłumaczenie jakiegoś utworu, aby współczesny czytelnik posmakował rzecz, o której pan mówi? Planuję, od dawna planowałem i to już nastąpiło. I tak się składa, że właśnie fragmenty jednego opowiadania szundowego Szomera będą niedługo opublikowane w antologii prozy jidysz, którą przygotowuje Żich ze współpracy z Peter Siotem. Więc mam nadzieję, że bardzo, bardzo niedługo ukaże się w druku. Wydaje mi się, że to jest jeszcze sprawa rozwojowa i na pewno Adam w przyszłości zaproponujemy mu jako Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, bo ja też jestem członkiem tego towarzystwa, wydanie osobnego tomu z wyborem tekstów literatury szundowej, bo mamy też i to tekstów także z dwudziestolecia międzywojennego, bo zapomniałam powiedzieć, że natrafiłam nawet na taką powieść gotycką, żydowską i to o wampirach, o duchach i to są fascynujące rzeczy, ponieważ wiemy, że świat dybuków, innych stworzeń z tych zaświatów jest dosyć dobrze w demonologii żydowskiej rozbudowany. Kolejne pytanie, czy Szund cieszy się może popularnością również w diasporach poza Europą, w USA lub Argentynie? Jak najbardziej. Ograniczyliśmy tutaj rozmowę również, no, trochę chronologicznie, ale również geograficznie, bo byłoby o czym opowiadać, jeśli chodzi o Szund w Ameryce, ponieważ na przykład to było miejsce, w którym Szund gazetowy powstaje dużo wcześniej, ponieważ tam dużo wcześniej mamy dzienniki jidyszowe. Czyli zasiedlenie gazet przez Szund następuje tam dużo wcześniej. Tam również emigruje Szomer i tam również wydaje swoje powieści, co prawda pod koniec swojego życia, bo zmarł w 1905, czyli na emigracji spędził 10 lat, ale tam również robił dość dużą karierę. Jeśli chodzi o Argentynę, to z tego co wiem, również powstawały tam wydawnictwa szundowe, również powstawały przedruki, czyli jeśli chodzi o Szund, to on właściwie tam, gdzie była diaspora jidyszowa, tam on był wydawany i był czytany. Jego charakter mógł się trochę różnić, ale jako samo zjawisko był równie popularny wszędzie.
W ogóle w pewnym momencie, jeszcze przed wojną, Ameryka, a konkretnie literatura i praca wydawana w Stanach Zjednoczonych, zaczęła po prostu wieść prym, wyprzedziła pod względem wydań szyndowych i produkcji szyndowej, także teatralnej, Europę, diasporę w Europie. I mówiło się wręcz o odwrotnym wpływie, że to nie wzorce szundu czy powieści brukowej, teatru brukowego szły z Europy do diaspory amerykańskiej, tylko w drugą stronę, że nastąpiła amerykanizacja kultury, literatury i teatru żydowskiego w diasporze europejskiej, tej zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Więc to jest bardzo ciekawe zjawisko, jeszcze słabo przebadane, naprawdę. Jest tutaj dużo, dużo nowych wątków. Kolejne pytanie, może być, że kanoniczne. Jak tak. Portretowano w tej literaturze gojów? Z tego, co wyczytałem do tej pory, to gojów portretowano albo neutralnie, albo negatywnie. Takim modelowym złym gojem jest polski szlachcic, co może trochę dziwić, może trochę nie dziwić. Często pojawia się też kwestia działalności jezuitów i na przykład dzieci ze szkoły jezuickich, które biją Żydów. Pojawia się również taki motyw. W przestrzeni miejskiej goje są najczęściej portretowani neutralnie, że z nimi się współpracuje, ale z nimi się raczej nie przyjaźni. Że wciąż widać pewną taką separację ludności żydowskiej od ludności rosyjskiej czy polskiej. I ta separacja była jakby no konstruowana na poziomie powieści. Czyli zazwyczaj, no jeżeli przyjmiemy, że szund miał wymiar taki trochę edukacyjny dla osób ze sztetla, no to w takim ogólnym wyrazie tej edukacji no było to, żeby raczej na gojów uważać. Że w najgorszym przypadku może tu się szykować jakaś przemoc, a w najlepszym przypadku no, będzie współpraca, ale nie będzie dużej przyjaźni. Nie pojawiają się takie postacie, które by były jednoznacznie pozytywne i byłyby gojami. No, ale to jest pewna tradycja przedstawiania tak, gojów. Dokładnie. Tutaj nie ma nic takiego ekstrawaganckiego, natomiast jeżeli spojrzymy na gojów w późniejszych powieściach, to już takich inspirowanych trochę szundem, między innymi u Kacyznego, którego chciałabym tylko zdradzić, ma zamiar wydać Żydowski Instytut Historyczny i miejmy nadzieję, że tą jego powieść, to zobaczymy, wkrótce będziemy mieli możliwość przeczytania, to ci pojawiają się tam arystokraci polscy, którzy wchodzą w takie bliskie bądź nie relacje z Żydami i te postaci nie są do końca ani negatywne, ani pozytywne, one realizują pewien schemat romantycznego bohatera, który też przyswoiła w tym momencie polskiego bohatera romantycznego, który przyswoiła sobie literatura żydowska. I jeszcze jeden no, bardzo interesujące pytanie, czy realizowane były w późniejszym czasie bezpośrednie adaptacje filmowe tych powieści? O. Znaczy tutaj też trochę zawężę geograficznie, żeby ta odpowiedź była krótka. Jeśli chodzi o ten wschodnioeuropejski szund z tego okresu, nie wiem o tego typu bezpośrednich adaptacjach filmowych. Że jednak rynek filmowy jidyszowy miał trochę inne inspiracje niż szund. Szund też był dość niewygodnym filmowym materiałem, ponieważ te takie krótkie powieści szundowe były trochę za krótkie na scenariusz, a późniejsze powieści w odcinkach były zdecydowanie za długie, żeby stworzyć film. Wydaje mi się, że taki był główny powód tego typu sytuacji, ale zdarzało mi się również tłumaczyć rzeczy dotyczące, artykuły dotyczące produkcji filmowej i tam nie pojawia się słowo szund, ale w artykule pewnego producenta filmowego jest, że no ten i ten film no to nie był za dobry,
ale chciał go nakręcić, żeby nabyć doświadczenie, chciał na tym zarobić, no co jakby samo się trochę nasuwa to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli komercjalizacja, zarabianie i tak dalej. Tam są, jeśli chodzi o studia nad kinem jidyszowym czy artykuły, słowo szund się nie pojawia, ale pewien rodzaj produkcji, pewien rodzaj podejścia do sztuki, który jest charakterystyczny dla szundu, się pojawia. Znaczy, możemy mieć tę satysfakcję, że polsko-żydowski Hollywood istniał przed wojną i ono ekranizowało, może nie szund żydowski, bo inaczej no, nie przeanalizowałam tak dobrze tych wszystkich filmów, jakie wyprodukowali reżyserowie czy kino jidysz, tak? Ale produkowali szund w takiej wersji polskiej, czyli trendowatą, czy inne filmowe hity z tamtego okresu, więc na pewno była takie zapotrzebowanie. Trzeba by było się też przyjrzeć tego, co pokazywano na złotym ekranie, w kinowym ekranie w Stanach Zjednoczonych. Może tam znalazło ujście ta szundowa twórczość i tam dokonano tych adaptacji. Być może tak się stało, kto wie. Natomiast szund królował nawet w czasie wojny, o czym będę kiedyś mówić i pisać, szundował w gettach, w teatrach gettowych, zwłaszcza w Warszawie. Więc miał się bardzo dobrze do końca, niestety, istnienia kultury jidysz. I wydaje mi się, że też po wojnie w teatrze żydowskim, ale to jest tylko założenie i takie przeczucie, próbowano wrócić do tego stylu nawet, może już nie tyle sztuk szundowych, ale do stylu, który się wytworzył w ramach teatru szundowego. To chyba wszystko. Pytanie, czy jeszcze ktoś chciałby o coś zapytać? I jeżeli nie, to bardzo jesteśmy wdzięczni Państwu za wszystkie fantastyczne i inspirujące pytania, bo pytania mogą nas prowadzić do odkrywania nowych rzeczy, do zadawania nowych pytań, takich badawczych, do szukania odpowiedzi na to, o co nas Państwo dzisiaj pytali. Mi się wydaje, że to spotkanie było wyjątkowo interesujące dzięki nie tylko tematowi, ale naszemu gościowi i mamy nadzieję, że spotkamy się za jakiś czas, by porozmawiać już o książce, książce doktorskiej, która powstaje. Widzisz, już zrobiłam z ciebie habilitowanego, no ale to jest też kwestia, mi się wydaje, nieodległej przyszłości i cieszę się strasznie, że mogliśmy porozmawiać o tak wciąż mało znanej tematyce, a tak kiedyś popularnej i głośnej. Dziękujemy Państwu za to spotkanie, za wspólnie spędzony wieczór. Mam nadzieję, że dla Państwa również interesujący. I chyba te wyrazy podziękowania, które się pojawiają na czacie, to też, Adamie, znak, że robisz rzeczy i odkrywasz dla nas wszystkich tutaj rzeczy niesamowite, nowe. I życzymy samych sukcesów. I czekamy na książkę i tłumaczenia szundu dla nas. Bardzo, bardzo dziękuję za inspirującą rozmowę, za te wszystkie pytania i za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że miałem taką okazję poopowiadać o tym, co robię w takim przyjemnym towarzystwie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy pięknie, dobrej nocy i spokojnego wieczoru życzymy. Do widzenia.